To była wyjątkowo jasna, księżycowa noc na dalekich ukraińskich stepach. Śnieg skrzypiał pod butami, a oni właśnie ruszali na polowanie. 27-letni Józef Chełmoński stworzył Noc Księżycową w Paryżu w 1876 roku. Zaraz potem płótno trafiło w ręce francuskich marszandów, by w końcu znaleźć się w Stanach Zjednoczonych. A 10 grudnia arcydzieło Chełmońskiego zostanie wystawione na licytację w warszawskim domu aukcyjnym Agra Art. Cena wywoławcza obrazu to 1 800 000 złotych.